Sebastian Krasny jeszcze wczoraj w Rzeszowie, tak, na meczu Resowia Zagłębie 2-2, a dzisiaj Bystrycka Liga Biznesu i mecze na szczycie, gdzie mistrz podejmował wicemistrza, aspirującego mistrza. Jak oceniasz te pojedynki dzisiejsze i tą walkę tych zawodników? No tak, te mecze, które miałem przyjemność sędziować, naprawdę okazały się bardzo dla mnie wymagające. To, co zauważyłem, to bardzo duża kultura gry u zawodników, u jednych i drugich. Co też zauważyłem fajnego, pomimo tego, że drużyna wygrywała czy też przegrywała, wszyscy grali do samego końca. Nikt nie grał na czas, nie było jakoś odkopywania piłek, tylko wszystkich interesowała gra w piłkę. No, ostatni mecz, pierwszy z drugim, no, potwierdził, że liga stoi na bardzo wysokim poziomie. Była czerwona kartka, były sytuacje w polu karnym. No, też trzeba się przyznać do tego, że były kontrowersje, no, ale to też jest elementem gry w piłkę nożną. Także tutaj, no, mogę powiedzieć, że drużyny bardzo, bardzo pozytywnie podeszły do meczu i co, no, pogratulować takiego poziomu rozgrywek. To już jak gdyby twoja druga kolejka, tak? Bo pierwsza była miesiąc temu, nie więcej, teraz druga. Sędziowałeś trochę inne mecze. Reasumując, na takich orlikach, nie? Trudniej się sędziuje? Jest jakaś inna ta piłka, szybciej, wolniej, w pojedynkę jeszcze dodatkowo? No tak, no trudniej się sędziuje, bo gra jest, jakby nie było, kontaktowa, tak? Zawodnicy też wymagają od sędziego, prawda, rzetelności, no natomiast, no, sędzia jest tylko człowiekiem, jak powiedzieć, zawsze się może pomylić, coś może nie zobaczyć. Tak też było na pewno w moich meczach, bo zawodnicy mi na to zwracali uwagę. Natomiast to, co cechuje te drużyny grające na orlikach i w lidze biznesu, bardziej pomagają, tak, w sensie takim, jak się samemu sędziuje, to bardzo ciężko dostrzec przede wszystkim to zagranie, wrzut, wprowadzenie piłki do gry z boku pola gry. No dzisiaj się okazało raz, że popełniłem błąd, no natomiast całe szczęście było to bez konsekwencji, także, ale no, liga jest bardzo, bardzo wymagająca i tutaj nie ma taryfy ulgowej, no przede wszystkim dla sędziego. A jak z wiedzą zawodników odnośnie przepisów, bo w Ekstraklasie pewnie ta wiedza jest dużo wyższa, na takim obiektach jak to u nas i takiej grze biznesowej, ta wiedza jest myślę, że mniejsza i pewnie też nieraz przeszkadza, tak? No, i brakuje. Tak, no podstawowe rzeczy są, natomiast tutaj mnie pytali na przykład zawodnicy, czy mogą zaatakować bramkarza we własnym polu karnym, jak wprowadza piłkę do gry, czy był ten element tej czerwonej kartki, czy aby na pewno piłka z tej odległości wpadłaby do bramki, tak, to czy z rozpoczęcia można bramkę strzelić, a można. I tu są takie pytania, że tak powiem, kuluarowe, które rozwiewają wątpliwości i zawodnicy skrzętnie z tego korzystają. Bo widzę, że twój styl jest taki, że ty lubisz wytłumaczyć, tak, zawodnikowi, dlaczego taka decyzja, a nie inna, bo to wtedy wpływa na taką świadomość, tak, że on wie dlaczego, tak, bo te pytania się zdarzają na meczu. Te pytania się zdarzają, w pewien sposób są dla mnie kłopotem w czasie meczu, natomiast jestem już przygotowany na te pytania, bo to bardzo często się zdarza. I staram się to wyjaśnić krótko, zwięźle na temat, jak mówią przepisy, i też dokładam tego takiego nosa sędziowskiego, nosa piłkarskiego, ten tak zwany 18 przepis, tak? Czyli ten, ta inteligencja czasami boiskowa, i zawodnicy wtedy okej, przyjmują wszystko do wiadomości, natomiast tych takich poważniejszych spraw to staram się zawsze poświęcić każdemu zawodnikowi chwilę na rozwianie wątpliwości odnośnie pytania, tak? A takie twoje wstawki na zasadzie takich humorów, uśmiechów, docinek, tak? Na zasadzie takiego wyluzowania atmosfery na boisku, czy to samo wprowadzasz też w Ekstraklasie, czy to tylko tak tu pozwalasz sobie na taki trochę humor? Tak, to jest, można powiedzieć, moja wizytówka, mój styl. Oczywiście staram też się wyczuć atmosferę meczu, tak? Bo to też jest ważne. Nie w każdym momencie meczu można sobie pozwolić na żart czy na jakąś kurtuazję, bo to się może obrócić przeciwko mnie, czy też przeciwko sędziemu, ale tak, to jest mój styl i na ten moment z mojej przygody z Gwizdkiem jeszcze w tym temacie nie uzyskałem jakiegoś negatywu. Oczywiście są też takie sprawy boiskowe, czy też kuchni boiskowej, które pod wpływem emocji nie mogą wyjść poza pole gry i tak też się zdarza, ale cieszę się, że tutaj też to zostało zauważone i wydaje mi się, że z pozytywnym skutkiem,
Pon nie jest to żadne ubliżanie ani naśmiewanie się z czegoś, tylko po prostu no, tak, w tym ostatnim meczu, który no, jakby nie było, był decydujący o dalszym losie pozostałych kolejek, po prostu no, spowodowało to, że u tych zawodników no, gdzieś tam to, te sytuacje sporne, czy też ciśnienie, które u nich emanowało, no, wprowadzało taki no, no, luz, a czasami no, no, i też można powiedzieć zdziwienie. Liga powoli się kończy, tak? Ostatnie kolejki przed nami, ale rozumiem, że na wiosnę możemy na Ciebie liczyć. Tak, jak najbardziej. Z całą przyjemnością tutaj przyjadę pod Klimczok. Cieszę się, że zostałem tutaj zaakceptowany przez zawodników, chociaż byłem takim faktycznie taką zagadką w tych kolejkach, bo każdy podchodził, widział mnie też, prawda, z boku. Nie wiem, czy ktoś mnie poznał, czy mnie nie poznał. Także tak jak najbardziej dziękuję za zaproszenie, bo bardzo, bardzo fajny produkt i na pewno tutaj z miłą chęcią przyjadę.